Sejm się odgradza. PiS się nagradza, słabych zdradza, głosił jeden z transparentów manifestacji opiekunów osób niepełnosprawnych. Zbigniew i Danuta Leleń przyjechali z Pułtuska. Od 37 lat wychowują niepełnosprawną Anię. Wie pani, co jest żenujące? Ta ilość policji. No kto tu przyszedł cokolwiek robić? Gdyby jeden stał, dwóch, ale nie kordon stoi, bo Sejm jest odgrodzony, to jest państwo demokratyczne? Przecież to już totalitaryzm się robi. Sejm odgrodzony także dla dziennikarzy bez stałych przepustek, nawet dla psychologów z Ogólnopolskiego Związku, którzy chcieli pomóc osobom protestującym w środku. Chcemy udzielić pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom. Odsyłani w kolejne miejsca usłyszeli w końcu nie. No to widzicie państwo, została odmówiona tym ludziom tam protestującym pomoc psychologiczna. Chcieliśmy udzielić bezpłatnej pomocy psychologicznej, chcieliśmy, żeby te emocje trochę opadły. Te emocje sprzed Sejmu trudne są do ugaszenia. Chcą, żeby matki rodziły niepełnosprawne dzieci, jak oni tym matkom nie mogą pomóc. Nie chcą, nie mogą, bo nie chcą, bo to w słupkach się nie idzie, w słupkach do góry, bo jest za mało tych ludzi. Gdzie jest Kościół katolicki? Gdzie jest episkopat, który tak nawołuje do rodzenia dzieci, a kiedy trzeba przyjść? Gdzie jest pani Kaja Godek, obrończyni pierwsza w Polsce życia? Rodzice osób niepełnosprawnych chcą, by traktowano ich godnie. Nie mam złudzeń, że po prostu rząd, jak to można powiedzieć, tak jak mówi, pochyla się nad losem niepełnosprawnych. Nie pochyla się. Najbardziej gorzkie słowa od protestujących usłyszała przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Zdradziła pani osoby niepełnosprawne. Wczoraj podpisała porozumienie z rządem. Uważa, że została przez minister Rafalską oszukana, bo to porozumienie miało nie być wykorzystane do sporu trwającego w Sejmie. Czy czuje się pani wykorzystana politycznie? Tak, czuję się w tym momencie wykorzystana oczywiście. Czuję się, że zostało to wykorzystane właśnie również w celu podziału środowiska, a przede wszystkim no, najbardziej jest mi przykro z powodu tych osób, które w tym momencie są w Sejmie. Dlatego bardzo chcieliśmy dzisiaj tam przyjść. Byliśmy przed 10, nie zostaliśmy wpuszczeni. Elżbieta Rafalska chce kontynuować dialog. Przypomina, że pierwszy postulat o zrównaniu kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS został zrealizowany. Drugi to dodatek 500 zł na rehabilitację dorosłych niepełnosprawnych. Nie można stawiać zarzutu, że rząd oszczędza na wydatkach na osoby niepełnosprawne, ale te wydatki muszą być dobrze przygotowane i takich trudnych ustaw naprawdę nie napiszemy w 24 godziny. Naprawdę nie. Już w 2014 politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecali spełnić nasze postulaty. Oni je doskonale znali, dlatego czujemy się oszukani. Kpina, tak komentowali konferencję minister Rafalskiej opiekunowie niepełnosprawnych. Widzą przecież i słyszą, że pieniądze są. Tydzień temu czy półtora premier powiedział, że takie są pieniądze, że no, trzeba się ze społeczeństwem dzielić nimi. Po 300 zł wyprawkę, niezależnie od progu finansowego. Czy tak jak to 500 plus powyżej, nie ma żadnego progu finansowego. W piątek przed Sejmem kolejna demonstracja. Opiekunowie niepełnosprawnych apelują o obecność do ludzi zdrowych. Magdalena Karpińska, 24 godziny.